Olga Frycz, znana niegdyś z aktorskich osiągnięć, w ostatnich latach przeszła znaczną transformację zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jej życie osobiste obfituje w różnorodne zdarzenia, które zainteresowały zarówno media, jak i fanów. Od burzliwego romansu z Jackiem Borcuchem, przez rozstanie, po rozpoczęcie nowej kariery jako influencerka i założenie własnego wydawnictwa, Olga Frycz konsekwentnie pokazuje swoją zdolność do adaptacji i odnajdywania nowych ścieżek w życiu. Związek z Jackiem Borcuchem, który zakończył swoje małżeństwo z Iloną Ostrowską dla Olgi, wzbudzał liczne kontrowersje, jednak z czasem obie strony zdołały znaleźć sposób na utrzymanie dobrych relacji po rozstaniu. Po zakończeniu tej relacji Olga Frycz związała się z Grzegorzem Sobieszkiem, z którym ma córkę. Mimo kolejnego rozstania, Olga i Grzegorz utrzymują serdeczne stosunki, co jest ważne zwłaszcza w kontekście wspólnego rodzicielstwa. Najnowszy rozdział w jej życiu osobistym to nowy związek, o którym Olga postanowiła opowiedzieć publicznie. Decyzja o ujawnieniu szczegółów swojego życia osobistego może być wynikiem chęci podzielenia się radościami i wyzwaniami z jej coraz liczniejszym gronem obserwatorów, a także jako sposób na kreowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych. Olga Frycz, jako publiczna postać, demonstruje, jak istotne w dzisiejszych czasach jest zarządzanie własnym wizerunkiem i życiem prywatnym. Jej droga od aktorstwa do influencerki i bizneswoman pokazuje dynamikę kariery w erze cyfrowej, gdzie zawodowe i osobiste trajektorie mogą przeplatać się w nieoczekiwane sposoby, tworząc nowe możliwości dla osobistego i zawodowego rozwoju. Kiedy Olga zdecydowała się zapisać na lekcję tańca, nie przypuszczała, że to wydarzenie tak bardzo odmieni jej życie. Jak sama opowiedziała na swoim Instagramie, cała przygoda zaczęła się dość niewinnie, poprosiłam moją agentkę Martę, żeby znalazła dla mnie tancerza, u którego będę mogła wykupić kilka godzin, bo chciałam sprawdzić, czy mam pamięć choreograficzną i czy w ogóle posiadam jakikolwiek talent. Marta oddzwoniła i powiedziała, że znalazła dla mnie pana Alberta Kosińskiego, który uczy w systemie PRO, a mi akurat ma następnego dnia jakieś okienko 2H i może mnie zapisać na lekcję. No to się zapisałam i poszłam. Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że najpierw zakocham się w tańcu, następnego dnia kupię buty na obcasie, kolejnego zamówię kieckę z frędzelkami, a po jakimś czasie zakocham się na zabój w panu Albercie. Rozwój tej relacji od nauki tańca do głębokiego uczucia pokazuje, jak wspólne zainteresowania i spędzanie czasu razem mogą zbliżać ludzi. Miłość, która zrodziła się między Olgą a Albertem, rozkwitła stopniowo, przechodząc od fascynacji samym tańcem, przez zakup tanecznych akcesoriów, aż po głębokie uczucie. To piękne, jak pasje mogą przerodzić się w coś dużo większego, wpływając na całokształt życia człowieka. Przyszłość tego związku pozostaje otwarta, ale ich wspólna historia do tej pory pokazuje, że mają solidne podstawy, które mogą przyczynić się do długotrwałej harmonii. Wspólne pasje, zrozumienie dla siebie i dzielenie życia z kimś, kto dzieli te same zainteresowania, to często klucz do szczęśliwych i trwałych relacji.